Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Duchu Święty, który prowadziłeś świętego Józefa drogami wiary, próby, przez ciemność do światła, przez to słowo dzisiejsze oświecaj nas, abyśmy nie żyli w ciemności, aby nasze życie nie było snem, ale piękną rzeczywistością przeżywaną ku chwale Ojca, ku chwale Jezusa. Maryjo, błogosław nam, abyśmy żyli prawdziwym życiem, jak Ty, jak Józef. Szala Maria velcholochen tola malchenon, hadonai malacheto lachanechenon, isha lachanai. Tą Ewangelię już rozważaliśmy w czasie nabożeństwa anielskiego, więc jest tutaj ukazana postać Józefa, który przeżywa wielką udrękę, cierpienie wewnętrzne. Nie wie, jak się zachować, co ma czynić. Bardzo kocha Maryję, jednocześnie nie rozumie tego, co się z nią dzieje. Może najlepiej ją właśnie oddalić od siebie, ale przecież to jest jego małżonka, powinna być w jego domu. Co ma czynić? Boże, odpowiedz mi, co się dzieje? Może coś ja złego uczyniłem, dlatego mnie to spotyka. A może oddalając Maryję uczynię właśnie coś złego jej, bo będzie to znak braku zaufania do niej, braku miłości, pod pozorem troski o nią. Józef więc rozważał, zastanawiał się, ale on nie osądza Maryi. On chciał ją obronić, ochronić. Nie wiedział, czy to, co dzieje się w ich życiu, jest wolą Boga, czy to jest dobre, czy to Bogu się podoba. Bóg mu odpowiedział nie wprost, poprzez widzenie anioła,
rzeczywistości, ale poprzez sen, który też był snem, wizją. Zobaczył, usłyszał, uwierzył. Mąż wiary. Błogosławieni, którzy przyjmują aniołów, którzy wierzą aniołom posłanym przez Boga. Zawsze wtedy, kiedy przyjmują anioła, zgadzają się na to, co anioł proponuje, co zwiastuje, przyjmują bez lęku, z zaufaniem, z wiarą, mówią tak aniołom posłanym przez Boga, zawsze potem ci ludzie się zmieniają. Oni już nie są właśnie tacy zastraszeni, zalęknieni. Oni czują, że prowadzi ich Bóg przez dłonie aniołów. Nie są sami. I już wiedzą, dokąd idą, bo chcą iść drogą Bożą. Drogą, na której są aniołowie. Uczynił wszystko, co polecił mu anioł pański. Uczyńmy wszystko, co nam polecają aniołowie pańscy w imieniu naszego Boga, w Trójcy Jedynego. Takim był Józef, więc kto słucha aniołów, staje się w pewnym sensie też aniołem, bo naśladuje ich przykład. Aniołowie przecież słuchają Boga. Zawsze. Zawsze są wierni. Żaden anioł, który jest wierny, jest oddany Bogu, nigdy nie powiedział Bogu nie, tylko demony. Takimi się stały aniołowie, stali się po buncie demonami, czyli oni są w stanie buntu nieustannego przeciwko Bogu. Zawsze mówią Bogu nie, a my chcemy zawsze Bogu mówić tak i przez to stać się jak aniołowie. Na pewno taką też niewiastą anielską była i jest święta Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. To jedna z niewielu świętych, które miały wielki kontakt, bardzo bliski kontakt z aniołami. Niektóre te historie opisała święta Faustyna w dzienniczku, bo żyła w takiej przyjaźni z aniołami. Słuchała aniołów, podziwiała ich też i naśladowała w takiej wierności, miłości Bogu, Boga. Jest tam również taki tekst w dzienniczku, kiedy z woli Boga święta Faustyna udaje się do czyśćca i tam jest prowadzona przez czyściec, przez anioła. I anioł poucza ją, zachęca do tego, żeby modliła się za te dusze, które bardzo potrzebują jej modlitwy i jej ofiary. Anioł wprowadza do czyśćca ją i ją stamtąd wyprowadza, bo anioł wie, gdzie jest czyściec, jak wygląda i co Bóg chce, aby ona w czyśćcu zobaczyła. Kogo zobaczyła też? Widziała tam dusze znajome, zmarłych bliskich, zmarłe siostry zakonne, aby się modlić za nie, za te dusze. Innym razem też miała wizję siebie, kiedy w przyszłości miała zająć miejsce bardzo wysokie, tron niebieski w niebie przygotowany przez Boga dla niej, za wierną miłość. Tam zobaczyła mnóstwo świętych aniołów, między innymi niektóre święte dusze chciały ją zapytać, właściwie porozmawiać się, skąd jest właśnie ona, dlaczego taką wielką świętość osiągnęła i będzie miała tak wielkie miejsce, piękne miejsce w niebie. Z takiej ciekawości, nie zazdrości, bo tam w niebie nikt nikomu nie zazdrości niczego, ale takiej fascynacji, zachwytu nad tym, że tak wiele osiągnęła w krótkim życiu, mają 33 lata. Ale anioł, który ją oprowadzał po niebie, nakazał, można powiedzieć, takie milczenie, ciszę tym duszom, żeby nie pytały, bo to nie jest czas na to, żeby teraz rozmawiać ze świętą Faustyną, tylko że wolą Boga jest, żeby ona widziała to, co w niebie jest, chociaż w takim małym fragmencie, więc ona nie widziała niebo pod postacią jakichś obrazów, tylko po prostu widziała niebo, jakie ono jest w rzeczywistości. I to dzięki temu, że anioł ją wprowadził do nieba i potem znowu przeprowadził z nieba na ziemię. Innym razem też święta Faustyna, kiedy udawała się do różnych miejsc, towarzyszył jej anioł stróż, którego widziała bardzo wyraźnie, jako postać właśnie takiego młodzieńca w białych szatach, jaśniejącego światłem,
pełnego żarliwej miłości do Boga, który nieustannie adoruje Boga. I widziała, że kiedy szła z tym aniołem do różnych osób i miejsc, omijając różne kaplice, kościoły, to byli aniołowie, stróżowie danych kościołów, danych parafii i oddawali taki mały ukłon w stronę anioła, stróża świętej Faustyny. Potem ona poznała, że ten anioł w hierarchii anielskiej ma, można powiedzieć, takie większe znaczenie, że jest takim aniołem, który ma władzę nad tymi aniołami, którzy tam właśnie byli, ale władzę pełną miłości, pokory, bo władza w niebie nie ma nic wspólnego z pychą, z arogancją, wywyższaniem się, uciskaniem. To w niebie również ci aniołowie, którzy są w hierarchii wyżej, z pokorą służą i są z aniołami, którzy są z niższej hierarchii. Więc tam jest miłość, tam jest pokora wzajemna. Innym razem też święta Faustyna, kiedy była chora, przebywała w szpitalu, nie mogła się wyspowiadać, prosiła Boga o to, żeby, jak nie może się wyspowiadać, to żeby mogła przynajmniej przyjąć komunię świętą. Nawet sama do końca nie wiedziała, o co prosi, jak to się może stać, bo akurat to było wtedy niemożliwe, żeby kapelan przyszedł i wyspowiadał ją i udzielił komunii świętej. I nagle widzi przed sobą po tej modlitwie, że przychodzi anioł ubrany w pięknych białych szatach, mający taką też jaśniejącą światłem komrze, który przychodzi do niej jako kto? Szafarz. Anielski szafarz. Aniołowie mogą być szafarzami. Aniołowie nie mogą odprawić mszy świętej jak kapłani, nie mogą spowiadać jak kapłani, ale mogą udzielać komunii świętej. Uwaga, więc to mogą czynić aniołowie. Więc anioł przyszedł do niej z puszką, w której była hostia święta, czyli ciało Pana. I ona właśnie uniżyła się przed Panem i przyjęła komunię świętą. To nie była komunia święta duchowa, to nie była coś, jakieś takie, coś takiego jakby widzenie, na, że na niby przyjęła komunię świętą. Nie, naprawdę przyjęła komunię świętą z rąk anioła. Więc są jeszcze inni święci, którzy doświadczyli też czegoś podobnego, ale w tym wypadku to chyba ona jest taką wyjątkową świętą, która tak często też doświadczyła takiego cudu przyjęcia komunii świętej Pana Jezusa z rąk anioła. Więc widzimy, jak bardzo Bóg ją umiłował, wybrał, ukochał. Innym razem też bardzo w samotności modliła się i uniżyła się przed Panem Jezusem, modląc się, leżąc na posadzce zimnej, że jest nędzna, marna, że grzeszna jest i tak uniżała się. I nagle zobaczyła przy sobie anioła. Ten anioł powiedział, że przyszedł z nieba i prosił ją Chrystus, żeby ona wstała, bo ona jest jego córką, ona jest jego oblubienicą miłowaną i że Pan Jezus nie chce, żeby ona teraz leżała tutaj na posadzce, żeby tak się uniżała, bo jest jego umiłowaną córką, oblubienicą. I powiedział jej anioł, oblubienico Pana, wstań. Też niezwykłe, jak bardzo ją kochał i kocha Pan Jezus, że właśnie jesteś córką moją oblubienicą, moją umiłowaną, więc wstań, podnieś się. Innym razem też widziała anioła stróża pewnego człowieka, który bronił, to był umierający człowiek, a ten anioł stróż bronił tego biedaka, duszę tego człowieka przed demonami, które przyszły, aby po śmierci tego człowieka, jego duszę zabrać do piekła, bo ta dusza tego człowieka była w tragicznym stanie. Ludzie się tam zgromadzili, znajomi, bliscy. I tak właściwie zamiast modlić się, to właściwie tylko tak rozpaczali, płakali, więc nie pomagali duszy tego biedaka. Ale za to ona miała poznanie w darze bilokacji, żeby się modlić do Bożego Miłosierdzia, koronkę do Bożego Miłosierdzia za duszę tego człowieka, któremu groziło potępienie i zabranie przez demony, które tam były jak wściekłe psy, które chciały rozszarpać jakby duszę tego człowieka i wziąć się do piekła, rzucić na wieki. I ten anioł stróż właśnie bronił, ale był bezradny, bezsilny wobec takiego wielkiego zła, biedy tego człowieka, no bo rzeczywiście
po ludzkiej, można powiedzieć po anielsku, nie można było wiele tam zrobić, ale anioł stróż bronił. I to jest właśnie też, tak podkreślam, rolę anioła stróża, który nas naprawdę broni przed złem. I tym doczesnym, i tym szczególnie duchowym. Przed złymi duchami, ale także przed złymi ludźmi. Przed grzechami, niebezpieczeństwami. I święta Faustyna, jak taki anioł Boży, właśnie modliła się do Bożego Miłosierdzia. I w czasie tej modlitwy przyszedł Chrystus zmartwychwstały. Anioł się ucieszył, a te demony z nienawiścią do Chrystusa i do też Faustyny uciekły, strasząc ją, że ją po prostu rozszarpią. I dusza tego człowieka, pojednana z Bogiem, umarła w pokoju, w łasce Bożej. I ten człowiek przez anioła został zaniesiony do czystca, a nie wtrącony przez demony do piekła. Więc widzimy moc Bożego Miłosierdzia, koronka do Bożego Miłosierdzia, jaką ma wielką moc. I właśnie Faustyna, taki anioł niebieski, anioł Bożego Miłosierdzia, Bożej miłości. Innym razem też prosiła o to, żeby aniołowie bronili klasztoru, który był atakowany, bo tamte czasy, nam się wydaje, że może były takie spokojne, ale też były różne rozruchy, takie rewolucyjne, także i w Polsce. Wielu ludzi nienawidziło w tamtych czasach, nie tylko jak w naszych, kościołów, zakonów, osoby duchowne. Ta niechęć czasami była, można powiedzieć, też trochę oparta o fakty. Niestety, bo w tamtych czasach też duchowni nie zawsze zachowywali się tak, jak powinni. Ale więc święta Faustyna prosiła o wsparcie aniołów i Pan Jezus powiedział, dobrze, wyślę anioła do ciebie, i tam zobaczyła nad wejściem do klasztoru takiego cherubina, który jako ten, który szczególnie miał bronić to miejsce przed złem, przed złymi ludźmi też, bo ona tam podkreśla, że tam są też niedaleko tego miejsca przewrotni źli ludzie, którzy chcą zaszkodzić, którzy atakują, nienawidzą kościół, klasztory. I otrzymała pomoc. Dlatego kiedy wzywamy świętych aniołów, prosimy, Panie, daj nam aniołów, kiedy modlimy się koronką anielską, czy też tutaj w pustelni, w tym ośrodku nowej ewangelizacji, też różańcem anielskim, zachęcam, żeby też różaniec anielski odmawiać. Jest on na YouTubie. Będziemy też po spotkaniu wieczorem, też w czasie adoracji, ten różaniec anielski też odmawiać. Czy inne modlitwy do aniołów, czy akty poświęcenia pod opiekę Michała Archanioła, aniołów. To naprawdę ma moc i to jest związane z tym, że aniołowie nam pomagają jeszcze bardziej, przychodzą do nas w większej ilości, do naszych domów i pomagają i bronią i właśnie i przeganiają złe duchy. Także ta modlitwa, to nabożeństwo do aniołów jest bardzo w tych czasach ważna. Więc wzywajmy aniołów, naszych aniołów stróżów też, każdego dnia, przynajmniej raz dziennie, pomódlmy się do naszego anioła stróża. Bo aniołowie więcej mogą nam pomóc, jeżeli my im na to pozwolimy, poprzez modlitwę, poprzez oddanie się ich opiece. Więc oni sami siebie też nam pomagają, działają, ale właśnie więcej mogą, kiedy otwieramy się na ich obecność, prosimy, modlimy się za ich stawiennictwem. Więc teraz też wstańmy i pomódlmy się do naszych aniołów stróżów. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I teraz jeszcze po Słowie Bożym, po modlitwie do naszych aniołów, stróżów, którzy byśmy ich zobaczyli, to by byli uśmiechnięci, bo są uśmiechnięci, że pamiętamy o nich, że chcemy żyć w takiej przyjaźni z nimi. To teraz jeszcze wyznanie wiary, bo jest uroczystość.